Witam wszystkich. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i patrzcie, jak się zgrała gra od Telltale z serialem od HBO. Kurde, był odcinek z białymi wędrowcami, proszę bardzo. Odcinek czwarty, to znaczy epizod czwarty, bo odcinek już 15. Z Game of Thrones od Telltale, no i patrzcie, co się dzieje. Do the dead frighten you? Czy boisz się martwych, albo czy martwi sprawiają, że się boisz? Jedziemy z tym koksem. Przypominam, że w tej grze od Telltale tym razem nie 5 odcinków w całej grze, tylko 6, więc to nie jest przedostatni wcale. A pamiętamy, w grach Telltale zazwyczaj w przedostatnim odcinku się dzieje największy gnój. Ktoś ginie. Zazwyczaj jeden z głównych bohaterów. Mam nadzieję, że teraz nie. I w ogóle dużo czasu minęło od momentu wypuszczenia poprzedniego epizodu, więc jestem ciekaw, czy pamiętam imiona, bo w międzyczasie zdarzył się Wiedźmin, przeszedłem Bloodborne'a i tak dalej, no dużo gier się przewinęło, ale dobra. O, previously on Game of Thrones. Of Game of Thrones, to mi pomoże. My father is planning to make a move against your family. He knows all your weaknesses, all your plans. Czyli mamy kreta w obozie, to pamiętam. Mamy zdrajcę. He's been sending a great deal of gold to someone in King's Landing. We were told we'd be speaking to Lord Tyrion alone. That's enough, Andros. Okej, czyli pamiętam, który mówił o Androsie, temu z prawej, pewnie jemu wysyłał złoto. No Gareth ma najbardziej przerąbane ze wszystkich bohaterów. No nikt mu raczej nie uwierzy, że w samoobronie zabił tego gościa na murze. Więc pewnie będziemy musieli uciekać razem z nim właśnie. Jak on miał, kurde. Złodziej, kurde, szlak. Nie pamiętam, ale pewnie mi się przypomni lada moment. Spokojnie. My true name is Sarah. Flowers. You're a bastard? It means a lot to be able to share that with someone. Someone I can trust. Okej, czyli Mira też będzie miała nieciekawie w King's Landing pewnie. Może jakaś zdrada. You're not still marrying into this wretched family. No i to jest to, czego ja żałuję najbardziej. No, to jest to, czego żałuję najbardziej. Po prostu nie udało mi się uratować tych zaręczy i tego ślubu. A śluby tam to sojusze oczywiście. Ej, ogólnie cholera, bardzo dużo się będzie działo w tym odcinku chyba. Była tylko chrupiąca z jednej strony. Wow, świetne dropy animacji. Grze, która polega tylko i wyłącznie na cutscenkach. Tego nie kumam właśnie. Ej, to jeszcze PlayStation 4, nie? Dobra, Roderick też nie. No i inaczej, wszyscy Forresterowie mają z grubsza przerąbane. Nawet Ryan. Czyli pewnie go dzisiaj spotkamy. Mogliśmy go spotkać wcześniej. Ale niestety wybrałem inną opcję. Ej, moment, ja go tak nie dobiłem przecież. A właśnie po takim dobiciu to on by nie wstał teraz. W ogóle. Więc nie wiem, skąd była ta scenka na pewno. Ja nie dobijałem tego gościa. I co, i ty mnie wsypiesz, świnio? Ej, no faktycznie, przecież poleciał nas skarżyć momentalnie. A niby mój przyjaciel, nie? Nawet nie wysłuchał moich racji, moich argumentów, mojego poglądu na tą sytuację. Nic. No ale cóż, no chyba już jedziemy oficjalnie. Aha, bardzo oficjalnie. No tej dziury w klatce piersiowej, kurde, nie powinien mieć. Tą na brzuchu, przed to rozcięcie, tak, ale... dziura na klatce? Nie, w życiu. No czyli co, Garada zabiją, tak? Nie wiem, żartuję, na pewno ucieknie. Wow! A nie, sorry, myślałem, że ktoś przyłożył niewidzialną rękę, a to po prostu był rzut pochodnią na ciało. Ja już zakuty w kajdany? Ja nawet nie, zawiązany tylko sznurkiem. O, dzięki za przypomnienie imienia. Ej, no Frostfinger! Seems Brit found out too. Now they all see it. What sort of I was being attacked. It wasn't my fault. He attacked me and we fought and so you struck him down and left him to die.
You told me what you did to get here. We both know you had blood on your hands. But now, you've killed one of your brothers. You'll lose your head for this, Tuttle. No to wtopa. You'll be disgraced, dishonored, and burned till there's nothing left of you. To był wypadek. I swear by all the gods, old and new, this was an accident. I didn't mean for him to die. Didn't mean it. Murder's in your blood. There's only one thing to be done with you now. Hey, Frostfinger. I saw what Garrett did to Britt last night. Aha. I was there. My relief was late, so I stayed behind. He didn't see everything. Finn was only there at the very end. You had your say. Actually, I was there the whole time. A to skłamstwo? Oh. Then tell us. O kurde. Sekomliwa świnia. Garrett's telling the truth. O. Britt attacked. Pięknie. Just like he said. No i dziękuję. Garrett had no choice but to fight back. There isn't a man at the wall wouldn't sell his own mother for the right price. Ej, no kurde. You two are up to something. Ale... Some deal you worked out. Ale koleś miał mnie dług wdzięczności. A brother wouldn't lie. Finn's just being a good brother. I think. Can't watch a man die unjustly. I decide what justice is. Oh, Garrett, mania wielkości. There's a price to be paid for that. Let's go. Tak od razu. Na ścięcie. I knew it was a mistake to make you a ranger. Frostfinger. Nawet John cię nie obroni teraz, Garrett. What's to be done with him? We're heading to Crusted. You'll have to find someone else for your expedition. Your man here still has a lot to answer for. Now out of the way, Snow. Give us a moment. No moment się nie zbawi. Then kiss him quick and be done with it. Posłuchaj go szybko i koniec. You told me you wouldn't get into it with Britt. What happened? I thought you were smarter than that, Garrett. I thought you were going to be by my side at Crestus. Nie była moja wina. But there's no coming back from this. John, I swear I honored my vows. Britt wanted a fight and I wouldn't give him one. I tried to stop it, honest. I believe you. Is there nothing to be done? Aside from removing Tuttle's head from his shoulders? No. But you're about to go off and execute a nest full of traitors at Craster's. How is this any different? Bo Garrett nie jest zdrajcą? God be with you, Garrett. Aha, i tylko tyle. Dzięki, John! Dzięki, John! So keep your eyes open. Super! Now let's move! You can go begging to your gods all you want, boy. It's the axe has the final say. To bur nic nie powie. Chyba, że tylko klink, jak uderzy później o pieniek. Przecinając oczywiście szyję w międzyczasie. The old, the true, the brave. Nie, bardzo łatwo wpadają te trofea. No ale co jest grane? Nawet intro się im przycina? No kurde, Telltale. No bez takiej fuszery, cholera. No ale dobra, chociaż muzyczka dobra. Ale to muzyczka jest prosto z serialu, to musiała być dobra. Ech. Nie, serio, jeszcze raz mi przytnie tutaj. No naprawdę stwierdzę, że no mimo tego, że długo czekaliśmy na ten odcinek, to oni jednak nie przyłożyli się wystarczająco. No bo co jak co, ale intro, że przycinało? No ja rozumiem, że dopiero co oferta z PlayStation Plus teraz weszła na PlayStation Store, no ale kurde, ja nic nie ściągam specjalnie, ani na kompie, ani na konsoli. Chociaż na konsoli mógłbym, bo to nie wpływa w ogóle na grę. Przynajmniej nie powinno, a tutaj bam, nic się nie dzieje, a animacja przycina. No cóż zrobić. Ej właśnie, ale skończyliśmy poprzedni odcinek dosłownie na rozmowie z Daenerys Targaryen. Jako Asher. Może teraz tam wrócimy. Episode 4, Sons of Winter. Synowie Zimy. Ej, Synowie Zimy, the winter is coming, Sons of Winter, White Walkers, woo! No, chyba. No zresztą obrazek wcześniej już to sugerował. No. I tak jest, jak mówiłem. Chyba. Bo nie rozpoznaję tego godła w ogóle na sztandarze. A no, ale tych już jak najbardziej nieskalanych. To po co mi ich pokazujecie, wiadomo, że jestem w namiocie już. No przecież dwa słowa zamieniłem z Daenerys. How many men have stood before me with false tales of my dragons?
Tylko, że moja nie jest wcale false. Moja jest true. Wealth, protection. Liars, every one of them. Wszyscy oprócz mnie. And I expect you are no different. You don't want to see what I do to Liars. On my word, it's the truth. Especially those who seek to waste my time. I wouldn't lie to you. You have my word. Your word means nothing. Not when it is so easily bought. Wcale nie. Moje słowo nie jest tak łatwo do kupienia wcale. No spójrz na jej rany, spójrz na ten ząb, kurde, który mam. Ale tego nie widzieliśmy. Widzieliśmy czarnego. No tak było. I zobacz, co ma... Co się stało z ręką Beszki. One dragon was enough. It's all right. Ten jest mniejszy od tego drugiego. He's much smaller than the other one. No, no, no. Haha, czyli jednak coś wiem. Go ahead. A nie upieprzy mi ręki. Of course, a man who has really faced a dragon before may have reason to be afraid. Go on. Wolałbym nie. Nie. I think I'd rather not. You're smarter than you seem. I don't think he likes me. Then you were wise to keep your distance. Smoki z grubsza nie lubią nikogo oprócz własnych matek, ale też z tym jest kiepsko. Give me a reason to believe you. I told you I've heard this story before. I'm going to need more than that. No, show the tooth. You're asking for proof. Will that be a problem? I have this. No dokładnie. How did you get that? Leżą na ziemi, nie wyrwałem. Nie wyrwałem go. If you've hurt him, hurt him. He attacked us. Drogon wouldn't strike without reason. Ta, jasne. You must have scared him. He is not some kind of thoughtless beast. He's only a child. A child. We are being chased. Fire on whoever he likes. The men who are following us, the Lost Legion, they drew their swords and tried to fight him. And Drogon defended himself. So we somehow deserve to be burnt alive because your little baby was scared. Oj, Beszka, nie podskakuj. Nie, nie, nie. Nie Daenerys Targaryen. Dangerously sharp sellsword. Aha. Why did you come here? You offer me nothing but lies. To what end? Dlaczego kłamstwa? No przecież ząb, wszystko. A title. My undying gratitude. What do you want from I have to avenge my brother's murder. My little brother was murdered in front of his family, and our youngest is still held against his will at our enemy's house. What is it you expect me to do? We need to hire an army. An army? If you could spare some of your sellswords. Please, if... I also came here looking for an army. But what I found were the cries of children. And people suffering in chains while their masters profited from their misery. My sellswords will help me free the slaves of Meereen. Okay, czyli jej zadanie jest... No właśnie, jej zadanie jest o wyższym priorytecie po prostu. Ważniejsze. These are people who have suffered for years without end. What if we left after the liberation, once the slaves are free? Once the slaves are free, I will sail back to Westeros and reclaim my crown. There is no after. There must be something I can do to convince you. Spokojnie, spokojnie. Leżeć, leżeć. As we speak, my men prepare to enter Meereen. What they are about to do is much bigger than you or I. Bigger than one family back in Westeros. So, unless you think you can storm Meereen and free all the slaves yourself... To się nie uda. You have nothing more to offer me. Croft? No ale co, w końcu się nie chciałaś dowiedzieć, gdzie widziałem tego smoka? You may leave. That's but it. Your grace. See them out. I faced a dragon. I faced a dragon and lived. Nothing in Meereen can be worse than that. How bold of you. You forget that is my dragon you boast of defeating. I said I survived, nothing more. And Beska here, she has a history in Meereen. She could help guide us. What the hell? Is this true? Yes. I lived in Meereen for a time. Pewnie jako niewolnica. On the eastern side of the city. Fucking bastard. No co, no ej. Trzeba korzystać z takiej wiedzy. So you wish to accompany them?
You'd help the Second Sons. Guide them into Marine. I can't, Asha. This could be our only chance. Babaszka, musisz dać się przekonać. Is that what you're saying? You're really considering this? They could. I can only speak for myself. Asha, please. I can only speak for myself. I'll go alone. She's the one who knows the city. She will accompany you, or you won't be going at all. Aww. I believe that's more than fair. You two will join Croft and his men. Get them into the city, help them liberate Marine, and I will see that you are rewarded. But your uncle stays here. Jako zakładnik. A co, jaki kurde... Ura, ura, fanfaramfa, zostaje z Daenerys, ale fajnie. Or put my men in danger. I understand. Good. Croft will get you settled in. It's going to be a long night. A, czyli atakujemy w nocy. No w sumie tak mądrzej. Zwłaszcza, że Beszka zna miasto podobno. Jego wschodnią część, co prawda, ale... Lepsze to niż nic. I'm sorry about this. No bo widać, że coś jest nie tak. Look, I'm sorry it happened this way. As long as you get your army, right? Beska. Get your armor patched up in here. Extra bedrolls if you need them. Piss buckets in the corner where it's always fucking pretty. Okej. Okay. Czyli warunki w każdym namiocie polowym. Ła, ale grube ma te miecze Beszka na pleca. O kurde. Long time since we had a piss bucket. I spent 2 years trying to get where I am now. Don't fuck this up for me, Asha. Nail! We got two more! Gwóźdź, goście maksywek gwóźdź. Nail. A może Neil? Tam było może E, a nie A. Ale nie, chyba widziałem A. I zresztą słyszałem A. And I'm so wise. Kolejne trofeum. Kurde, wpadają bardzo łatwo. Ej, już możesz walczyć normalnie? Roderick Forrester. Lord. Oj kurde, ała. It's not your leg that's the problem, Roderick. You've got to be practical. W sensie? You want to take Griff down next time? You want to stop lying in the mud and letting people walk all over you? You're speaking to your lord, Sir Roiland. He can fight his own battles. I can barely hold the sword. You know why he had to stay down. Even so. Next time I'll finish him. Next time I face Griff, it will be the last. I won't let him parade around my halls any longer. I look forward to it, my lord. Kurde, jak on będzie zdrajcą, ale się w nerwie. You can't handle a sword like you used to. So find another advantage. Surprise your opponent. Do something unexpected. Like what? I'll show you. Co, napluje w twarz, rzuci kamieniem, piach w oczy. Magia? Nie, już myślałem, że magia może. Ale nie, nie. To aż tak otwarcie magii nie pokazują w zwykłych domach rodów. No, zobaczymy, jaką ma sztuczkę. Bring your opponent down to your level. To jest dobra sztuczka. When I attack you, drop down, avoid my blade and swing at the back of my knees. Wait for me to attack. Dobra, dobra, spoko. A najlepsze jest to, że to jest prawdziwe i tak robili. O kurde. Sorry. Liczyłem na najechanie kursorem księcia R2. Ale jeszcze raz, spokojnie. No kurde, wcisnąłem krzyżyk, co jest? Almost. I aż do skutku, czy do momentu, aż mnie nie zabijesz? A, kurde, lewo. No i pięknie. Nie, najlepsze jest to, że można miecz złapać za ostrze. I nim uderzać. Bo miecz tnie. Jak machniesz po prostu normalnie, to małe obrażenia zada. Ale to jest broń do cięcia. Co za kolej z tyłu? Tam zupełnie z tyłu. She insisted on seeing you immediately. Co powiedzieć, że jednak no nie będzie ślubu. No kurde, super, wow. I'm sorry to hear we won't be sisters. No właśnie. Talia. A tak nie by go kochała, no. Tańczyli całą noc. Can I speak with you? Privately. No pewnie, pewnie. Nie widzę problemu, no ale privately to znaczy, że ten gościu też musi iść sobie. Quiver. Good gods, you've grown. Ej, młodszy brat. You could just call me Arthur now. I hope you don't mind us coming unannounced. But something's happened.
I didn't know what else to do. Co się stało się? Maybe this was a bad idea. I've missed you, Elena. I've missed you, Elena. I've missed you too. Miło. Z twojej strony, że się uśmiechnęłaś, ale w topa. Że nie będzie małżeństwem. Lord Whitehill paid my father a visit at Rillwater Crossing. He told my father Griff had subdued you and... And that my sister would make a fine reward. Co za co? As if I'm some token to be handed around. You mean? He demanded I marry his son, Griff. Ooh, what? Yeah. To my family. Told my father if he refused, would be slaughtered along with you. Father acted the damn coward. He agreed, Roderick. I am to marry Griff Whitehill. That arrogant pig-eyed You must prick. Defy your father. I still can't believe father agreed to it. Then you have to defy your father. I intend to. Do you think I want to marry that disgusting pig? But my father won't listen. I'm not going to be the bone they throw that howling dog. I'm not going to be some prize for him to rip open. We have to get rid of him. Czyli podejrzewam, po to jest ten łuk i strzały, tak? Any other way. My father won't see reason. Lord Whitehill's You would murder to avoid marriage. And so have I. You'd murder a man to prevent your marriage. I know Griffith's horrible, but to go that far... You don't know what it's like, Roderick. You get to decide what you want to do and who you want to be. Tak, serio? Teraz, kiedy jesteśmy okupowani przez Whitehill, na pewno? Jesteś tego pewna? You wouldn't have to do it yourself, if you didn't want to. We have a way around that. No... I co to miało zrobić? Co to miało sprawić? O! Wzięli żołnierzy! Co prawda kilku. Ale lepszy rys niż nic. O dobra, jest ich więcej. I command father's elite guard. These men are trained archers, swordsmen, experts in both ranged and close combat. They're yours. If you'll help us take down Griff. Okej, otwarta wojna. 20 men. My father still thinks they're aboard a ship bound for the Reach. What do you have to lose, Roderick? Griff has been a nightmare for you and your house. They you still have Ryan. To keep him around. Whitehill still have my little brother. If I hurt Griff, there's no telling what they'll do to Ryan. I understand your worry, Roderick. I don't want Ryan hurt any more than you do. I know this might sound mad, but it's the only way. Get rid of Griff, and you'll be free to use the guard however you like. You can finally take control of your house again. No, ale to znaczy otwartą wojnę, nie kumasz tego? Oni mają zakładnika. I love you, Roderick. O, a teraz jednak I love you. I don't want any of this. Will you help me? You have my promise. No dobra, zachowajmy się jak gentleman, prawdziwy mężczyzna. Griff won't even see it coming. My men are yours to command. Thank you, Quip. Arthur. Could you give us a moment? No może jakieś buzi za to, że ci obiecałem pomóc? Ha? I tak za mało. You don't know how much this means to me. Ta super. I'm sorry, tylko ja potrzebowałem twojej pomocy, to się wypiłaś dupą. Maybe when this is all over, nie dosłownie. Play hide and seek in the grove again. Pretend we're still children. Forget all that's happened in the last few years. I still love you. Niech będzie. I love you, Elena. I love you too. No, teraz, jak zgodziłem się pomóc. No kiss her! Pewnie, że tak. No już powiedzieliśmy sobie kocham i tak dalej. Cały swojego brzydala. Nie zapomnij tego! Ale te ręce wzdłuż tułowia! Ale to było pełne pasji i emocji normalnie. Aż kipi! Woo! Kurde. Nie, dobra kochani. W tym miejscu kończę ten odcinek. Teraz przygody Miry w King's Landing. Ale to w kolejnym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli materiał się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej! Do zobaczenia w kolejnym odcinku, Myra. Can't believe it's another coronation already.